Chciałam złożyć skargę na Orange. Pisałam z doradcą klienta na mój Orange, poprzez mój Orange. Tam skierowano mnie na ulicę 3 Maja 5 w Katowicach, więc poszłam tam na 3 Maja 5. Nie uzyskałam żadnej pomocy. Gorączkę tylko mi zmierzyli. Wpuścili mnie tam do środka, do tej młodej dziewczyny. Poszłam tam do niej i nawet dowodu do ręki nie wzięła, ani telefonu do ręki nie wzięła, ani nawet nie próbowała wyjąć tej szufladki z telefonu. A jej opowiadałam, że w Orange mi włożył pracownik Orange, włożył mi do telefonu tego moją kartę. I od tamtej pory to mi ten pracownik Orange włożył moją kartę do tego telefonu. Nie mogę wyjąć tej szufladki w telefonie. On mi pierdoli, koniecznie pani chce wyjąć tą szufladkę z tego telefonu? Ja mówię, tak, chcę koniecznie, bo chcę sprawdzić, dlaczego nie mogę wysłać SMS-a. A ono mi pierdoli, że tam trzeba wszystko, coś tam w ustawienia ustawić. A ja mówię, że w ustawieniach mam wszystko dobrze ustawione. I po drugie, jakby było wszystko dobrze, to bym mogła wysłać normalnie SMS-a, ale nie mogę. A ono mi pierdoli, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest aktywne. A ja jej mówię, nie jest wszystko w porządku i nie jest wszystko aktywne, bo SMS-a nie mogę wysłać. I później mi jeszcze pieprzyła, że mam iść do firmy Samsung, ale jest zamknięty. I muszę poczekać, aż otworzą tą firmę Samsung. Coś tam mi pierdoliło o opłatach. Później mi mówiła, że mogę zostawić u nich tam telefon. Ja mówię, że no nie mogę zostawić u was tego telefonu, bo nie mogę wyjąć tej szufladki z telefonu. A ona mi pierdoli, nic pani na to nie poradzę. Dlatego ja to nagrywam na YouTube, żeby wszyscy wiedzieli, jak Orange traktuje klientów. Zero pomocy, zero wsparcia, tylko dawają, wciskają dane sprzęty i chapią sobie pieniążki do kieszeni. Skoro oni tak mnie potraktowali, to nie będę kurwa płacić tego Orange, bo to nie ma sensu, żeby płacić, skoro ja z tej karty kurwa nie mogę korzystać. To jest śmiechu warte kurwa, żeby mi ja wypierdalała pieniądze za coś, czego ja kurwa nie mogę w telefonie korzystać i jeszcze mi kurwa nie pomogła w tym jebanym Orange. Ani nawet telefonu nie wzięła, ani nie próbowała wyjąć tej szufladki z telefonu. No kurwa. Na darmo poszłam kurwa i straciłam czas pierdolony. I to daję na YouTube'a.